tym roku w ramach powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV chronię życie przed rakiem szczepione będą dziewczęta z rocznika 2005. Rozpoczęła się kolejna prozdrowotna akcja Starostwa Powiatowego związana ze szczepieniem dziewcząt przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. Tym razem szczepieniom poddane zostaną dziewczęta z rocznika 2005. Zgodnie z kwietniową uchwałą Zarządu Powiatu Tczewskiego, realizatorami szczepień będzie 8 placówek medycznych z Tczewa, Pelplina, Turza i Słupków. Dziewczęta będą mogły być zaszczepione na podstawie skierowania. Dziewczęta, które należą do tych wybranych przez nas przechodni, oczywiście bez skierowania, natomiast te, które nie należą, będą musiały takie uzyskać w naszym Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON w budynku starostwa. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 58 77 34 916 albo można wysłać zapytanie mailowe na adres zdrowie@powiat.tczew.pl. A z pełną listą poszczególnych przechodni, do których można się skierować po te szczepienia, można zapoznać się na naszej stronie www.powiat.tczew.pl. Szczepienia będą dwudawkowe. Pierwsza będzie trwała do końca maja, natomiast następna w okresie 6 miesięcy od pierwszego szczepienia. O istocie szczepienia dziewcząt przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV przypomina lekarz ginekolog Wojciech Chylicki. Szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka jest bardzo istotne ze względu na to, że wirus brodawczaka prowadzi do rozwoju raka szyjki macicy, który jest jednym z najczęstszych nowotworów u kobiet, zwłaszcza u kobiet młodych. Jest to jeden z niewielu nowotworów, w przypadku którego dobrze wiemy, co do niego prowadzi. Podkreślam, do raka szyjki macicy prowadzi infekcja wirusem brodawczaka i możemy w prosty sposób zabezpieczyć nasze dzieci przed rozwojem nowotworu, właśnie szczepiąc dziewczynki w wieku 9-12 lat, po to, żeby zabezpieczyć się przed rozwojem tego nowotworu. Szczepionka jest bezpieczna. Nie odnotowano jakichś działań niepożądanych, istotnych działań niepożądanych szczepionki. Obawy przed szczepionką przeciwko wirusowi brodawczaka są nieuzasadnione. Ile dziewcząt skorzystało ze szczepień w 2016 roku? Od początku trwania tego programu, czyli od kilku lat, skorzystało już prawie 1500 dziewcząt z tych szczepień. Na ten rok szacujemy, że skorzysta z nich około 567 dziewcząt. Oczywiście akcji tej nie można byłoby przeprowadzić bez pieniędzy. Zostaliśmy dofinansowanie od 5 gmin z naszego powiatu. Łącznie to zadanie wynosi około 160 tysięcy złotych. No i oczywiście składa się z pieniędzy z budżetu powiatu tczewskiego, miasta Tczew, a także gmin Pelplin, Gniew, Słupkowy i Morzeszczyn.